Agnieszka Dygant gęsto tłumaczy się z porażki, wzrzuca winę na Tomka Karolaka. Zaczęłam krzyczeć. Tomasz Karolak i Agnieszka Dygant pojawili się w specjalnym odcinku Show Milionerzy, gdzie mieli zawalczyć o wygranie miliona, który miał zasilić konto fundacji TVN Nie Jesteś Sam. Gwiazdorska para z obsady Listów do M odpadła jednak już na drugim pytaniu. Umknęło im znaczenie włoskiego powiedzonka dolce far niente, czyli słodkiego nieróbstwa. Na pytanie, gdzie można doświadczyć tego zjawiska, udzielili odpowiedzi, że u dentysty. Cóż, nie musimy dodawać, fortuny z tego nie było. Znacznie lepiej poradzili już sobie za to Wojciech Malajka oraz Jacek Borusiński, którym udało się wygrać 250 tysięcy złotych na charytatywne cele. Teraz Agnieszka Dygant gęsto tłumaczyła się z porażki w Milionerach. Oberwało się Tomaszowi Karolakowi. Przegrałam sromotnie, z Tomkiem Karolakiem byliśmy w drużynie. W tej drugiej był Malajka i Borusiński. I oni wygrali 250 tysięcy, zaczęła Agnieszka. Siedzieli jako pierwsi i odpowiadali. A my z Tomkiem znaliśmy wszystkie odpowiedzi. Wydawało nam się, że będziemy tam. Tylko czekaliśmy, twierdziła w rozmowie z Magdą Młek Agnieszka Dygant. Czekając, podpowiadając, zachowując się tragicznie. Tomek zaczął podpowiadać. Ja zaczęłam krzyczeć, że wiem odpowiedź jedną, drugą. Byliśmy tak pewni siebie, tłumaczyła aktorka. Niestety, nie dane im było zasmakować sukcesu. Jak wsiedliśmy na te krzesła, Tomek mi powiedział: słuchaj, mamy bardzo mało czasu. Oni grali bardzo długo, prawie godzinę. Ja już tutaj kiedyś byłem, więc musimy bardzo szybko grać. Ja się bardzo tym zasugerowałam i na drugim pytaniu, które dotyczyło dolce far niente. Przecinek się okazał, że to jest słodkie nieróbstwo. No i myśmy przegrali. Przecinek a mówili, że gdy się człowiek śpieszy. Wierzycie jej?